to była potężna strata dla sił powietrznych Wojska Polskiego. To byli ludzie, którzy swoje życie poświęcili na służbę ojczyźnie, ale ich tragiczna śmierć przypomina prawdę o losie żołnierskim. Tych 20 lotników oddało swe życie na służbie. Jesteśmy zobowiązani, aby zachować pamięć o nich. 10 lat temu samolot wojskowy KASA rozbił się przy podejściu do lądowania na lotnisku w Mirosławcu. W wypadku zginęło 16 oficerów oraz 4 członków załogi. Podczas uroczystości złożono wieńce pod pomnikiem upamiętniającym katastrofę lotniczą. Przed obeliskiem płonęło 20 zniczy, symbol pamięci o ofiarach zdarzenia. Podczas uroczystości odmówiono modlitwę, odbył się również apel poległych.